witam Was w kolejnym odcinku w grze The Sims 4 z naszą Afrodytą i Hefajstosem i możecie słuchajcie zauważyć, że dom przeszedł małą metamorfozę, ponieważ jest aktualnie w remoncie, nie jest jeszcze dokończony. Mamy tutaj jeszcze do zagospodarowania podwórko, yy, zasadzenie roślin i inne tego typu rzeczy. Yy, I tak w ogóle dlaczego my tu mamy jakieś ozdoby? Ja nie chciałam tego zakładać. Hefajstos, weź no to zdejmi. Nie wiem, nie wiem o co tutaj chodzi. No zdejmiesz to, halo. Białeś? Okej. Okay. To weź się, słuchaj, zajmi sobą. Tak Wam na szybko pokażę, co tutaj się zmieniło. No niewiele, jakieś tutaj pierdółki, odrobinę powiększyła się nam tutaj przestrzeń w całym domu generalnie. W łazience mamy tutaj właśnie pierdółki jakieś do prania, żelazko, środki czystości, szczotę, tutaj mamy jeszcze deskę do prasowania. Generalnie y, najbardziej podoba mi się, słuchajcie, rozwiązanie w sypialni, pomijając fakt, że tutaj chodzą do nas paparazzi. O tym nie pomyślałam, słuchajcie. Ale no, spójrzcie, jaki widok z sypialni na jezioro, no po prostu cudownie. Wygląda to wspaniale, gdyby nie to, że właśnie mamy tutaj y, nieproszonych gości. Co prawda, lepiej byłoby to zrobić w tą stronę, bo tutaj. A w sumie nieważne, oni i tak będą łazić dookoła domu, więc to nie jest, nie jest istotne, ale widok jest przepiękny. W salonie pojawiły nam się schody, słuchajcie, bo w kuchni są, tak w ogóle przejdę z jednego tematu na drugi, w kuchni są na razie pustki, jeszcze nie jest do końca wszystko urządzone, jak widzicie, brakuje dodatków. Stół przeniesie się właśnie mniej więcej w to miejsce, do jadalni, tak to nazwijmy, na razie jeszcze został w tym miejscu. Powiedzmy, że tutaj jeszcze chyba coś, coś tutaj jest w trakcie, prawda, remontu. Natomiast góry mamy już, moi drodzy, ukończono, można tak powiedzieć. Dlaczego ty jesteś spięty? Niepewność uczuć, ojej. No weźcie się tutaj troszeczkę, śpiewa o święcie miłości. Tak, Afrodyta jest już, słuchajcie, w zaawansowanej ciąży. Zapytaj o termin porodu. Ręcz prezent na Dzień <grym> Święto Miłości. Nie mam za bardzo co ci dać, słuchaj. Ani kwiatka, dzwonek jej możesz dać. O, kwiatuszek. No w krzakach to może nie. Podcałuj. Tak, bo jest dzisiaj Dzień Miłości, jeżeli nie, nie zauważyliście jeszcze. I może jej tutaj wręczymy kwiat? Pogłać po policzku? Tak, bo mamy wręczyć kwiaty. Tylko ja tutaj nie widzę tej opcji. O nie, on idzie zaraz do pracy. Walentynki, no nie. Po całej podjemiołą. No dobrze, co ja chciałam w każdym razie Wam pokazać. Góry Wam chciałam pokazać. Tutaj mamy, moi drodzy, siłownię, tak, nie będziemy już trzymać tego, tych rzeczy w sypialni, bo to się mija z celem, po prostu mamy tutaj osobny pokój do ćwiczeń, tutaj mamy taki, można powiedzieć, przedpokoik, stolik na jakieś pierdółki, kwiatuszek, wieszaczek i słuchajcie, najważniejsze, pokój dzieciaczka naszego, tak, tutaj mamy kołyskę, już przygotowane łóżko, jeszcze nie jest do końca urządzone, Ściały, ściany są jeszcze dość tutaj łyse, ale to y, wiadomo, y, z czasem, kiedy dziecko przyjdzie na świat, to zostanie to dopracowane. Y, no i malutka łazienka właśnie y, z myślą bardziej o dziecku. Nocnik, wanna, w której można wykopać to dziecko. Y, dobrze, a wy się tutaj jeszcze pogiziajcie. Zmysłowy pocałunek, zanim on pójdzie do pracy. Pocałuj w policzek. I tutaj się musimy przytul, musimy się zająć gercią. Y, pogłaszcz, daj duży przysmak. Ym... Obdasz wyjątkowymi całusami, tak, kochana. Wyszczotkujemy ją i poznamy. Tradycja ukończona, no i cudownie. Coś nam tutaj zatrybiło, że romantyczny nastrój, no i fajnie. Ona ma trzeci trymestr za 11 godzin, więc to już czas się zbliża. Czy ty musisz iść do pracy, chyba, mój drogi, za chwilę? Jeszcze nie wręczyłeś prezentu. No, zatrybi mi to teraz? O. Podoba ci się? Chyba jej się podoba. Nie? No Afrodyta, coś ty. Przecież ty wiesz, że ja nie lubię dzwonków, wolę lilię. Co ty sobie... Obraził <grym> się i poszedł. Tak, no to my się tu gercią zajmiemy. Wyjątkowa więź. Jeszcze raz obdasz cał sami. Jeszcze oczywiście się tu musi pojawić mm, stanowisko do jedzenia dla dziecka. Boże, krzesełko, oczywiście o tym myślałam. Sikaj sobie po mistrzowsku, dobrze. Hawaj, to poszedł do pracy. Yy, może być coś zjadła. Wiesz, co napełni tutaj Micha? Bo widzę, że już się tutaj kończy. Jedząko. I mogłabyś podać obiad, na przykład, na przykład, co byś tutaj. Zupa z małży? Hmm. Yy, zupę Mindstone, cokolwiek to jest, weź ją zrób. Ktoś nam tu wyzwania. Afrodyta, słuchaj uważnie, o te role, które są teraz obsadzane, zbieraj manatki nie, bo my jesteśmy w ciąży i Afrodyta aktualnie ma przerwę w karierze możemy tutaj sobie co najwyżej dodać historię na Instagram i, i zaktualizować status, ale na razie się skupiamy na życiu rodzinnym, ona już osiągnęła tutaj szczyty szczytów i oczywiście trzeba to utrzymać, to nie ma o czym mówić, ale ojej, ty chcesz iść na spacer, misiu hmm. Kurczę, no ale to, to może później, kochana. Jak ja tutaj ugotuję, zjem sobie, to, to pójdziemy. Jakie tu jest oświetlenie genialne, patrzcie tylko. Ale w sumie przydają mi się tutaj zasłony, no bo wiecie, nad ranem może im, może im tam w oczy trochę... Co ty tutaj z nim jeszcze masz rozmawiać? No ciekawe, jak chcesz z nim rozmawiać, jakieś jest pracy? E, no, jakieś zasłony, żeby im tu rano właśnie nie waliło po oczach słońce, no ale zobaczymy. Tak jak mówię, dom jest jeszcze w remoncie, nie jest ukończony, tutaj jeszcze <laughs> ogród wymaga Interwencji, tak powiedzmy, no spójrzcie, tutaj mamy stare ścieżki. No, Hefajstos musi tutaj jeszcze się popisać jako ogrodnik. Tak, i dałam jej, słuchajcie, taką sukienkę, bo chciałam, żeby miała jakąś taką fajną ciążową sukienkę. No, nie miałam zbyt dużego wyboru, ale ta jest całkiem fajna, bardzo w niej ładnie wygląda. Spójrzcie, jaki ona ma tu widok, też cudowny podczas gotowania. No, pięknie. Bardzo mi się tu podoba. Tak. Oh. A, na zdrówko. Tam Gercias szczeka. Y, jaki mamy plan na dzisiaj? Słuchajcie, myślałam, żeby urządzić baby shower. Tak, tylko no, nie za bardzo wiem, jak to kurczę urządzić, prawda? No musiałabym po prostu zaprosić Vanessa, i nic szczególnego i tak by, by nam się nie udało zrobić. No nie jestem w stanie dać Vanessą prezentu Afrodycie, prawda? Ale zobaczymy, może coś wykombinuję. Y, ale weźmiesz te statusy, to może później pójdziemy z nią na spacer, bo ona biedna, taka smutna. Opieka nad zwierzakiem, wyprowadź średni spacer. Idzie sama, ojej. Tylko, żebyście mnie nie urodziła tam po drodze na tym spacerze, kurde. No, mi się wydaje, że. A co to jest? Yyy... Dziwne, słuchajcie, bardzo dziwne, ale zignorujcie to, to zniknie. <noise> tak jak mówię, tutaj jeszcze są niedoróbki w tym, w tym domu, także no. Nie zwracajcie na to uwagi. Coś tu się zbagowało z tym Havajstosem. E, a gdzie ty, Gerciu, jesteś? A tu, ojej, śpiochasz sobie, no dobrze, to... Będziemy cię męczyć, czy nie? Afrodytko, obudzisz ty psinę? Kurczę, wiecie co, ja ją chyba zresetuję. Okej, okay, dobra. Nie, no to jak Gercia śpi, to nie będziemy, słuchajcie, tego robić. W takim razie ja sobie zaproponuję... Albo poczekajcie, upieczemy jeszcze jakieś ciasto. Gotuj. Mm. Upieczemy może ciasto miodowe. Kurczę, ale my nie mamy miodu. My nie mamy miodu. Weź ciasto truskawkowe, upiecz. I zaraz sobie zaprosimy właśnie Vanessę. Włączymy może muzykę, jakiś popik. Y Pop. Głośność daj na wysoką. Jak impreza, to impreza. Mam nadzieję, że... Aha, Gercia się i tak obudziła. Ale ona sobie może sama wyjść na dwór. Tak czy siak. No ale jednak, dobra, wyprowadziłabym ją może. Wyprowadź na ten średni spacer. Albo krótki niech będzie. Ona jest leniwa. Wyprowadź krótki spacer. No spokojnie zaraz. Pójdziemy sobie na spacerek. Yy, umów się na randkę. O, ale w sumie kurczę robić baby shower w walentynki. No nie wiem. Nie wiem czy to jest dobry pomysł. Schowajmy to do lodówki. George, George, The Stranger tutaj do nas wypisuje, słuchajcie. E, dobrze, no to niech ja się zastanowię, kurde. Może faktycznie nie będziemy tego robić dzisiaj tylko jutro. W sobotę, właśnie, z piątek, więc spędźmy sobie dzisiejszy dzień z, z Stosem, a przygotuję się właśnie do. Mm, Baby shower na sobotę. Myślę, że to będzie bardzo. Dobra opcja. Pierdzielniemy wam tu z A wy będziecie spacerować, czy tak będziecie stać? Kurczę, macie tutaj tyle pięknych miejsc właśnie na spacery. To jest tak przepięknie. Yy, zignorujcie to, że właśnie idziemy w stronę naszego tutaj bliźniaczego domu. Kurde, o co tutaj chodzi? Dlaczego? Aha, dobra. Bo ja słuchajcie, przeniosłam... Przeniosłam ich dom na większą parcelę, tak? Ale... Zapomniałam usunąć tego, no i mamy tu, i mamy tu nasz stary dom. Ach, simsy, No nieważne, ignorujemy to w każdym razie. Dobra, wiecie co? Już wystarczy tego spaceru, wracajcie do domu. Wracaj do domu, zawołaj Gercie i, i czekajcie. Niech ja się zastanowię. No ciasto mamy już zrobione, o której on kończy pracę? Kończy pracę o 19 i jest już zmęczony strasznie, co niedobrze. To Niedobrze kurczę. Chodź tu, Gercia, chodź do mnie. Oj, spadaj, Bella. Nie wiem, słuchajcie, w takim razie, co my tu zrobimy. Skoro Fajsto znam tutaj, leży i kwiczy, tak naprawdę. No trudno, no posiedzimy sobie razem. <grybki> Szybkie, najwyżej, barabara bara i do spania, no bo co. Jak on taki padnięty. No niestety, nie pomyślałam, żeby mu dać po prostu dzień wolny dzisiaj. E... Aktualizuj. Tak, wołaj tutaj psinę, wołaj. Żeby ona nam dziś nie zginęła, ta Garcia biedna. Yy, weź no mi się tutaj załatw i może sobie weźmiesz kąpel, kąpel, kąpiel z bąbelkami. Co ty na to? Nie weź prysznic, tylko weź kąpiel z bąbelkami. Nie potrzebujesz, ale tak dla, dla relaksu po prostu. Myślę, że to byłaby dobra opcja. Radiko się samo wyłączyło? Nie, coś tu niby gra, ale bardzo cicho. Yy, następny utwór. Ciekawe, czy będziesz słyszała w łazience. Ja ci tu dałam. Aha, te świeczki się nie zapalają. Szkoda. Szkoda, muszę kupić takie, które można sobie zapalić. Przyszła grecinka. Wiecie co, ja właśnie teraz się skapłam, że Greta nie ma żadnej zapawki. Trzeba to natychmiast naprawić. Yy, czekajcie, już jej tu na szybko dam jakiś... Coś do gryzienia. Yy, I piłeczkę. Oczywiście musi mieć zabaweczki. Ćwicz, aportowanie. Możemy aportować. To się nie kąp teraz. Chodź. Yy, weźmy na dwór tą piłkę. I Ćwicz, aportowanie. podaj śpi. Ej, wstawaj. Będziemy aportować. Gryta. Będziemy aportować. Chodź. Czemu nie? Kurczę, jest chłodno. A ty tutaj taka wyrozbierana chodzi, żebyś się nie rozchorowała, moja droga. Dobrze, piękne nastrójniki. O, ze spacerku też dobry spacer. Ale gdzie wy chcecie aportować? Halo? Greta? Where are you going? Psie. What you doing? Hello? Hallo? No i będziecie rzucać w łazience, are you. For real? Ja was specjalnie na dwór wyciągnęłam z tą piłką. Okej, okay, no ale gdzie... Afrodyta... <laughs> Serio? płazience będziecie aportować, mając takie podwórko. No ale widzę, że Greta nie jest zainteresowana. Spróbujemy jeszcze raz, bo wiecie co? Ja jeszcze nigdy nie tresowałam zwierzaka. Ja nie wiem, tak jakoś po prostu. Jakoś tu olewałam. A to przecież też jest fajna opcja. No. Gdzie rzucisz? W łazience. O, o, bardzo ładnie. Coraz lepiej. Yy, daj duży przysmak. Nagroda być musi. Dobra, wzinka, tak. Fajnie, bardzo fajnie. Rzecz, że też ja w ogóle o tym nie pomyślałam, żeby ją tutaj. Troszeczkę wyszkolić. Ktoś tu dzwoni do niego. Żony. Żony zes. A co ci tu nie pasuje? Aha, musisz na siebie popatrzeć i jesteś zestresowana tresurą. Maj już dość tresury tego psa. No co ty, dlaczego? Nie nauczenie psa sztuczek. Przecież się nauczyła. Dobrze, już wystarczy tego aportowania. Damy jej przysmak po prostu. Daj duży przysmak, przytul, yy, pochwal. A piłeczkę zabierzemy tutaj. Kurczę, ta też jest wykończona. Ja nie ja wiem, no będą, słuchajcie, bardzo romantyczne walentynki, tak mi się coś wydaje. Yy, wiecie co, ja tutaj jeszcze dam im tacę na napoje. Mam coś takiego? Yy, nie, taka co z bankiem. A dlaczego ja tego nie mogę postawić tutaj? Halo, excuse me. Excuse me, postawimy to sobie tutaj, ale nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to na drinki. Drink. Kurde, ale to w sumie też możemy wziąć zaparzacza. Tak, urządzam teraz kuchnię, ale nie o to mi chodziło. Ja chciałam po prostu tą tacę na drinki, taką wiecie o czym mówię, ale ja, kurcze, czyżby ona była w tym jednym dodatku, którego ja nie mam, czy w jakichś tam akcesoriach? No, chyba tego nie mam. Ale kichano, trudno, bo to się chyba nazywało ta na napoje, ale wydawało mi się, że ja to mam. Dobra, Hefajs to zwrócił. Chodź tu, mój drogi, przebieraj ty się. Gdzie ty jesteś? Yy, stroje zmień strój. Yy, a ubierz się normalnie. Yy, weź sobie kąpiel z bąbelkami, a ty, moja droga, zdrzemnij się może chwilę. Niech on się tutaj ogarnie, a ty sobie podrzem. Wyrzucisz zepsute jedzenie. I otworzymy to. Otworzymy tort. Otworzymy lodówkę. A kto żar tego torta? Halo? A nie, to są dwa. Dobra, już, już się chciałam zdenerwować. I weźmiemy kawałek razem. Zawołaj na posiłek. O, w ten sposób to zrobimy. Może ja tą... Następny utwór. Zmień stację, może poczekajcie. Jakiś taki bardziej romantyś. Muzyka romantyś, tak. Jest muzyczka romantyczna. On jest biedny, jest jak jaki on jest wykończony. Czy ty masz jakieś punkty, a punkty te aspiraci? Eliksir pobudzający, tymczasowo pobudzony. Zamiennik snu ci wezmę. I byś sobie go wypił. Zamiennik snu wypi. A ty sobie drzemiesz, więc z tobą jest wszystko w porządeczku. Ty się tutaj, słuchaj, energydryna napijesz, żeby tutaj z żoną spędzić fajnie wieczór. Grecia tutaj pilnuje pana. Yy, tak. To może najpierw się napijesz. Jeszcze przytulimy Gretę. Ogłaszczesz i zawołaj na posiłek. Tak to zrobimy. To może Afrodytka wyrzuci to zepsute jedzenie w takim razie. Piękna muzyczka, czekajcie, ja może wezmę... Yy, ustal kolor, intensywność, to światło, troszeczkę zaciemnimy. O, ale kurczę, jeszcze jest dość jasno na dworze i właśnie tu nam będzie teraz przebijało, bo chciałam zrobić taką romantyczną tutaj aurę, reaguj z obrzydzenia, a na co? Na co ty reagujesz z obrzydzeniem przestań? Może na śmierdzącą lodówkę. Pito. Napisie tego eliksiru, panie. To ci będzie lepiej, mówię ci. Załatwisz mi się jeszcze. Gdzie ty idziesz? Aha, on idzie już od razu do Grety. Kupę trzeba wyrzucić kurde. Bo nam tu wyrośnie. kwiot. Wiecie, ten y, 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 śmieciowy, a tego nie chcemy. Czy ty pracujesz jutro, mój drogi? Pracujesz. Przepraszam bardzo, czy jemu się właśnie zaliczyło przytulając psa romantyczny nastrój? O co tu chodzi? Dobra, weź wypij ten eliksir, chłopie, bo ty mi się tu zaraz przewrócisz. No patrzcie, co za głupia parówa. Wypij to w tej chwili. No pij. Dziękuję bardzo. Skorzystaj szybciutko. I zawołaj na posiłek. Afrodytka już wstała, proszę, już wygląda dużo lepiej. O kurczę, ja wam tu nie dałam kosza? Nie, no, macie kosz, ale w sumie w kuchni by się jakieś przydał. Nie wiem dlaczego ten kosz tam stoi, ale dobra, już niech będzie jeszcze. Słuchajcie, remont nieskończony, zaznaczam po raz kolejny, także spokojnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Już to chodź, moja droga. Zachęcaj do biegania nago po cały policzek. Zmysłowy pocałunek. Co, co to było? Aha, zachęć do sprawdzenia jak dziecko kopie. Weźcie sobie tutaj ciacho. Tak, porozmawiajcie tu sobie. Ożywiona rozmowa. Wręcz róże. Bo wy teraz jak jecie to... To pewnie nic nie będziecie robić. O, gadacie. Dobrze. Ciekawe kurczę, czy będzie chłopczyk, czy dziewczynka. Bardzo jestem ciekawa. Zachęć do sprawdzenia, jak dziecko kopie. Zmysłowy pocałunek. Co tutaj jeszcze jest? Wręcz kwiaty i umów się. No, no dobra, no to randka nam nie pyknie niestety, ale... A może wy sobie tu po prostu usiądziecie? Co wy na to? Yy, usiądź i rozmawiaj tutaj. Proszę mi tu nie zawracać gitary. Aha, jedzenie tortu, rozmawianie i siedzenie to już za dużo? No nie, możecie. No i fajnie. Grecia się tu stranżoli zaraz do nas. Siadaj tu. No, serio. Um. Co wy tu możecie robić, siedząc? Obściskuj się, okaż czułość. Telewizor włącza. <grym> Typowy facet. Afrodyta może teraz wziąć wolne w sprawach rodzinnych. No i cudownie, ale no ona i tak, wiecie, pracuje tak jakby z domu, a nie to Hefajstos. dobra. To świetnie i w sumie tak chyba zrobimy, wiecie? Co ty robisz? Poszedł sprzątać, no nie wiernus, jestem po prostu. Weźcie sobie praca. Weź dzień wolny. Tak, weź dzień wolny. Dobrze. Załatw się w takim razie. Skoro on poszedł sprzątać, dziś ty poszedł w ogóle. Aha, tam bierzesz wolne. Dobrze. Tak, w ogóle automatyczne przełączanie wszystkich światła. Dziękuję bardzo. Podejdź tutaj. Dobra, Hefajstos ma wolne. Rzuć szalone spojrzenie. Pocałuj. Śpiewaj o święcie. Zapytaj, czy możesz sprawdzić, jak dziecko kopie. I macie barabara. A co? Czemu nie? Zaszalejcie. Cinka, śpi sobie na dywaniku. Sympatycznie. Ale dlaczego w łazience? Już nie mogliście wyjść. Kurczę, naprawdę. <ścoughs> Romantyczne ugiesienia w łazience. A na tle deska do prasowania. Super romantycznie, no naprawdę. O, śpiewa. O, proszę, zdobył nową umiejętność. O, o, jak słodko, poczekajcie. O. I. Jak uroczo. Ładziutko. Tak, uhu, no, to lećcie szybko, moi drodzy. I co, i tak sobie zakończymy ten dzień, prawda? Tak myślę. I jutro, tak jak mówiłam, będzie, tuż tu możemy w sumie muzykę wyłączyć, będzie y, 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 baby shower, tak, na które zaprosimy nasze koleżanki może z pracy kogoś. Y, także będzie taka uroczystość. Coś tutaj wykombinuje jakieś napoje czy prezenty. Coś wymyśla, coś wymyślę, żeby to jakoś fajnie wyszło. Y, także tak, moi drodzy, słyszymy się w takim razie w kolejnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się, pa pa!